Jak widać, tegoroczna zima sprzyja rowerzystom i to dobry moment, żeby podziękować wszystkim tym, którzy wzięli udział w naszej akcji Bytom na kole. Dzięki Wam stworzyliśmy stosowne mapy, które pokazują, jakie ścieżki są dla Was ważne, którymi najczęściej jeździcie. No i dzięki Waszym uwagom realizujemy kolejne zadania, takie jak nowe znaki, nowe oznakowania dróg rowerowych w lesie, tak jak ta, na której tutaj dzisiaj jestem. Także raz jeszcze wszystkim bardzo serdecznie dziękuję. Kolejne inwestycje przed nami.